To jest program Sport Bliżej Nas, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Dzisiaj z naszymi kamerami gościmy w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka, z której korzysta m.in. uczniowski klub sportowy Ronin, prowadząc swoje zajęcia sportowe. W ostatnim czasie UKS Ronin poszerzył swoją ofertę, nawiązując współpracę z trenerem personalnym Patrycją Wiśniewską, która dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby w kilku słowach, Pani Patrycji, miała się Pani przedstawić, to taka autoprezentacja jakby zabrzmiała. Jestem trenerem personalnym, zajmuję się również dietetyką, a robię to z pasji. Od zawsze byłam zainteresowana sportem, od zawsze w czymś uczestniczyłam. Zawsze lubiłam biegać, zawsze lubiłam aktywność fizyczną. Później im bardziej zaczęłam się tym interesować, jak sport wpływa na ludzkie ciało, tym bardziej byłam tym zafascynowana. I im większą miałam wiedzę, tym łatwiej było mi zmienić moją własną sylwetkę oraz pomagać moim podopiecznym. No i tak już zostało. Mówi Pani o tym z taką lekkością, ale łatwo nie jest. Łatwo nie jest, jest to ciężka praca, ale jest to bardzo, bardzo motywujące. Jeżeli wkłada się dużo wysiłku własnego, jeżeli się słucha swojego trenera, jeżeli się podąża za wszystkimi wskazówkami, jeżeli się wszystko wykonuje i widać, jak się ciało zmienia z tygodnia na tydzień, to widzę, że klienci są bardzo szczęśliwi, mają więcej energii na zabawy z dziećmi albo na jakieś inne aktywności fizyczne w ciągu tygodnia. Także jest to wygrana na obu końcach, prawda? Zerkając do Pani CV sportowego, sporo tutaj osiągnięć, choć zdobytych w Stanach Zjednoczonych, to jednak niezwykle wartościowych, nawet chyba bardziej wartościowych niż wywalczonych tutaj w Polsce, ponieważ mówiliśmy o tym przed programem, że jednak tutaj jeszcze to wszystko raczkuje, tam jest to znacznie bardziej rozbudowane. Właśnie tak. Poziom kulturystyki albo ogólnie sportu w Stanach Zjednoczonych jest o wiele wyższy niż tutaj w Polsce, ponieważ ludzie mają większy dostęp do tego, ludzie mają troszeczkę bardziej jednak otwarty umysł. Jednak kobiety kilka lat temu jeszcze w Polsce trochę wstydziły się wchodzić na siłownię, na salę z otwartymi, z wolnymi ciężarami. Teraz ciągle się to polepsza, ludzie mają bardziej otwarty umysł, ludzie są bardziej wyedukowani i wiedzą, co trzeba zrobić, żeby właśnie uzyskać takie ciało, jakie chcą. Jak to się stało, że nawiązała Pani współpracę z Ronin Świętochłowice? Prowadziłam się tutaj jakieś 2-3 miesiące temu i wybrałam sobie właśnie rejon Katowic. I tak naprawdę to było to polecenie, bo byłam na kilku siłowniach właśnie w Katowicach, na kilku różnych sieciówkach, ale usłyszałam kilka opinii o właśnie crossficie tutaj u Krzyśka i o tej siłowni i postanowiłam sobie sprawdzić. No i jak tak przyszłam raz, to już tutaj zostałam, bo sprzęt jest bardzo fajny, atmosfera jest rewelacyjna, wsparcie od innych trenerów, którzy właśnie mi pokazali na początku, gdzie co jest i tak dalej. Ludzie są bardzo serdeczni, także atmosfera na pewno wygrywa. Jeśli chodzi o Śląsk, to teren do zagospodarowania spory. Jest mnóstwo nie tylko pań, ale również panów, młodych, starszych ludzi, którzy chcą dbać o swoją sylwetkę. Robiła Pani sobie już takie rozeznanie, jak mniej więcej to może wyglądać? Jak tylko przyjechałam do Polski, to robiłam sobie rozeznanie właśnie tak stricte pod względem biznesowym, gdzie by było warto się przeprowadzić, gdzie by było warto zacząć moją działalność. I właśnie wybrałam sobie Śląsk, bo myślę, że jest to rewelacyjny region. Miło, sympatycznie to słyszeć. Jeżeli ktoś chciałby zadbać o swoją sylwetkę, to od czego powinien zacząć? Od diety. Zdecydowanie od diety. Myślę, że 90-95% sukcesu to jest właśnie utrzymywanie zdrowej diety. I ja sobie wypracowałam już taki mój własny program od kilku lat, gdzie właśnie moi podopieczni mogą sobie pozwolić na przykład na weekendowe wyjście gdzieś do kina, do restauracji. Czasami mamy już tak dobry kontakt, że na przykład podopieczni piszą mi, że Patrycja, wychodzę do takiej i takiej restauracji, co mogę tam zjeść. No to ja sobie szybko przeglądam jadłospis, no i właśnie mówię, że najlepszym wyborem byłoby to, to i to. I wtedy to właśnie pozwala na kontynuowanie tego całego progresu, na niewybijanie się na przykład ze stanu ketozy, jeżeli ktoś jest na takiej diecie. Także głównie kontakt z podopiecznymi sprawia to, że jednak wszyscy osiągają cel. Trafiliśmy na trochę trudny okres, na trochę trudny czas. Wszyscy mają nadzieję, że za chwilę to wszystko minie. Mimo wszystko z Panią można również odbywać zajęcia online. Tak, zdecydowanie. Prowadzę ludzi online, prowadzę ludzi też zajęcia takie jeden na jeden, na salach treningowych, oczywiście nie teraz, bo niestety siłownie są zamknięte, ale prowadzenie online jest równie dobre, ponieważ rozpisuję i diety, i suplementacje, rozpisuję ludziom cardio, jakie powinni zrobić i też układam treningi domowe.
To jak to jest z tym poziomem sportowym nas, Polaków, Ślązaków, ogólnie rzecz biorąc tych wszystkich, którzy chcą ćwiczyć, chcą dbać o siebie? Właśnie ludzie bardzo chcą dbać o siebie i to jest super. Na razie nie ma jeszcze aż tak rozwiniętej wiedzy na ten temat. Ludzie jednak myślą, że mogą zjeść cokolwiek chcą, a później jeżeli sobie trochę poćwiczą, to przepalą, a to jednak tak niestety nie działa. Pani jest przykładem na to, że można, że warto. Ja chciałem zapytać, jak wygląda Pani taki zwykły, szary dzień? Zaczyna Pani od treningu, od dobrego śniadania? Zaczynam zawsze od takiego porannego rozruchu, czyli ja sobie lubię rano wypić kawę, sobie chwileczkę posiedzieć, a później wychodzę gdzieś właśnie na jakiś czy dłuższy spacer, czy jakiś lekki bieg, później lekkie rozciąganie. Trwa to zazwyczaj od 30 do 40 minut, nic szalonego, ale jednak pozwala mi to oczyścić mój umysł, mam jasny plan dnia i tak jakoś wszystko się bardzo fajnie układa od tego. Także później jak wracam do domu, to jakieś śniadanie wiadomo, później praca z klientami, czyli odpowiadam na różne raporty, na różne zapytania, a później po południu robię swój własny trening. Czyli można powiedzieć, że temu, co Pani robi, poświęca się Pani w całości? Tak jest. I razem z Panią można też nauczyć się nauki pozowania. Co to takiego? A nauka pozowania jest to stricte związane z występem na zawodach sylwetkowych. Właśnie na takich zawodach, nawet jeżeli zawodnik ma najlepsze ciało na świecie, a nie wie, jak to zaprezentować, to i tak nie wygra. Czyli to jest bardzo istotnym punktem w takim przygotowaniu do zawodów i zalecamy to robić od samego początku. Czyli nawet jeżeli nie jest się jeszcze w szczytowej formie, pozowanie jest bardzo ważne, żeby czuć się pewnym na scenie, żeby właśnie przekazać tą pewność siebie, żeby wiedzieć, jak się zaprezentować, żeby wiedzieć, jak schować wszystkie takie gorsze strony, zaprezentować te wszystkie najlepsze. I właśnie taką naukę pozowania również zapewniam. I online, przez Skype'a, przeważnie, żeby był dostęp właśnie do kamery, albo jeden na jeden. Tutaj zrobimy małą kropkę, na chwilę dosłownie, ponieważ teraz wspólnie z Patrycją Wiśniewską chciałem Państwa zaprosić na małą prezentację. Chciałem zapytać, jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę ze sportem, z rekreacją, bo nie mówimy tutaj o wyczynie, od czego powinien zacząć, na co powinien zwrócić uwagę, jakie ćwiczenia może wykonywać w warunkach domowych, już nie mówiąc o takiej sali jak tutaj, bo tu jest rzeczywiście wyposażenie na wysokim poziomie, ale mówimy o zwykłej jakiejś hali, o treningach gdzieś w ogródku, na przykład u siebie, czy w domu, tak jak w obecnej chwili. Na co zwrócić uwagę, od czego rozpocząć, czy Pani może powiedzieć i później nam zaprezentować? Oczywiście. Ja teraz, podczas tej całej kwarantanny, wróciłam do tego, co jeszcze robiłam na studiach, wtedy, kiedy nie miałam za dużo czasu. Czyli to jest sytuacja większości z nas, kiedy jesteśmy zapracowani, mamy dom, rodzinę, dzieci i nie można jednak na trening poświęcić 2 czy 3 godziny. Ja wtedy też studiowałam i pracowałam na pełen etat, także też nie miałam zbyt dużo czasu. I właśnie robiłam takie treningi, które trwały może 30-40 minut. Były to treningi obwodowe, tylko z masą własnego ciała i teraz do tego wróciłam i sprawdza się to genialnie, naprawdę. I można to zrobić i w domu, i w ogródku, i na balkonie, gdziekolwiek. Czyli mała prezentacja. Chciałbym Wam zaprezentować jeden właśnie z takich obwodów, o których wcześniej mówiłam, o treningu obwodowym, a będzie to trening obwód taki na całe ciało, czyli zaangażujemy różne części ciała w bardzo szybkim czasie. Był to jeden z obwodów, jakie prezentuję w moim treningu. Zazwyczaj mamy takich obwodów 4. A po każdym obwodzie robimy 30 do 45 sekund przerwy i powtarzamy 4 razy. Myślę, że z odpowiednim nastawieniem i z właściwym trenerem można i warto zacząć dbać o siebie, a że można uczynić to w każdej chwili, na to mamy przykłady wokół, bo wiek tutaj się nie liczy. W zasadzie wystarczy tylko chęć. I kawałek czegoś, gdzie można takie treningi rozpocząć, jak przed momentem mogliśmy zobaczyć, łatwiejsze, trudniejsze elementy. No, teoretycznie dla każdego coś się znajdzie.
Dokładnie tak. Wiek nie ma żadnego znaczenia, powierzchnia, na której się to robi, tak naprawdę też nie ma znaczenia. Są to w większości ćwiczenia z wagą własnego ciała, więc jest to bardzo, bardzo wygodne i bardzo bezpieczne dla na przykład naszych stawów, także ludzie i nawet w podeszłym wieku mogą to spokojnie wykonywać. Wiem, że wszyscy chcielibyśmy się w realu już spotkać. Póki co nie ma takiej możliwości, tak jak pani powiedziała, można z panią się spotkać online, ale kiedy to wszystko się skończy, to możemy śmiało zaprosić na spotkanie face to face. Tak, oczywiście zapraszam na spotkanie, a możemy porozmawiać o diecie, o treningach, możemy pójść razem na trening. Zapraszam serdecznie. Oprócz zajęć tutaj na szkolnej w Świętochłowicach jeszcze gdzieś panią można spotkać? A na razie nie, na razie jestem wyłącznie tutaj dostępna. To powiedzmy wstępnie już, kiedy ewentualnie będzie można się spotkać. Czy to jest codziennie, czy to są jakieś godziny wyznaczone? Jak taki trening wygląda? Czy trzeba się wcześniej umówić przez klub, czy to w kontakcie z panią? Tak, najlepiej jest się wcześniej umówić przez klub, bo mam dość duże zainteresowanie, dlatego wolę dla każdego przeznaczyć odpowiednią ilość czasu, żeby to nie było zrobione po łebkach. Jak coś robię, to już to robię na 100%, także chcę mieć świadomość, że dałam komuś pełen serwis, czyli pełną rozmowę o diecie, pełną rozmowę o treningu i jeżeli ktoś się zdecyduje na właśnie taki trening, to wtedy też na pełną sesję treningową. Miejmy nadzieję, że za niedługo będziemy mogli spotkać się już w realu, że państwo będą mogli tutaj zajrzeć na halę przy ulicy Szkolnej, gdzie Patrycja Wiśniewska z państwem się spotka i ułoży dla was i indywidualny trening, i indywidualną dietę, co jak słyszeliśmy jest niezwykle ważne. Rozpoczynamy od diety, później od ćwiczeń, bo taka kolejność chyba powinna być zachowana, więc tego się trzymamy. To był program Sport Bliżej Nas. Moim i państwa gościem była dzisiaj Patrycja Wiśniewska, trener personalny i nie tylko. Dziękuję. Dziękuję.